Dzień dobry, jest ze mną dzisiaj Paulina Młynarska, dziennikarka, pisarka, blogerka, felietonistka i przede wszystkim podróżniczka. Dzisiaj jest premiera jej najnowszej książki, Jesteś wędrówką i o tym będziemy rozmawiać, ale najpierw chciałabym cię zapytać, czy ciebie w ogóle jeszcze porusza cokolwiek w Polsce? Dzień dobry. Wszystko mnie porusza w Polsce, absolutnie wszystko mnie porusza w Polsce, a teraz... Najbardziej porusza mnie protest osób niepełnosprawnych i ich rodziców w Sejmie i mam takie głębokie poczucie, że oni postawili nam lustro, że całe to środowisko postawiło nam Polakom lustro i nie za piękna jest ta twarz, którą w tym lustrze widać. Co zobaczyliśmy w tym lustrze? No zobaczyliśmy twarz społeczeństwa, które konsekwentnie od zawsze, odkąd ja pamiętam tak naprawdę, odwraca się od osób niepełnosprawnych. Mamy kraj, który jest najeżony ogromnymi trudnościami architektonicznymi. Mamy kraj, w którym niepełnosprawne dziecko ma problem z tym, żeby się w ogóle znaleźć w normalnej szkole i często jest zmuszone rezygnować ze swoich aspiracji. Mamy kraj, w którym przyjmujemy 500+, będąc na przykład niekoniecznie bardzo potrzebującymi i biednymi osobami, bo to jest świadczenie, które dostają wszyscy, a nie widzimy tego, że obok nas są tacy, którzy bez tych pieniędzy po prostu nie przetrwają. I ja mam takiego kaca po prostu i strasznie mi jest przykro, że tak mało się tym zajmowałam i będę się więcej zajmowała tym tematem. A co my jako Polacy możemy zrobić dla osób z niepełnosprawnościami, ich opiekunów, którzy w tej chwili protestują w Sejmie? Ja myślę, że bardzo dużo robimy już, dlatego że ludzi dobrej woli jest więcej i widać to w ogromnym poparciu. Badania wskazują na to, że społeczeństwo, całe społeczeństwo ponad podziałami, naprawdę z bardzo małym marginesem. 91%. Tak, popiera protest osób niepełnosprawnych i ich rodziców. I myślę, że dla każdego przyzwoitego człowieka, nieważne jakie wartości wyznającego, czy to będzie katolik, czy ateista, ten ich krzyk rozpaczy i to, że oni pokazują w tej chwili to, co mówili politycy PiS-u w 2014-2015 roku, ale też możemy sobie posłuchać, co mówili politycy PO wtedy, to naprawdę nie chodzi o opcję polityczną, to chodzi o nasze... My musimy to przepracować, my musimy po prostu stworzyć Polskę, w której ludziom niepełnosprawnym będzie się dało żyć. Na razie jednak nie bardzo nawet nam się chce iść pod Sejm, na solidarnościowej majówce pod Sejmem, która miała być takim dużym protestem i właśnie gestem solidarności z tymi, którzy siedzą w Sejmie. No była garstka ludzi. Tylko ja nie wiem, czy te protesty uliczne to jest akurat najlepszy sposób. Przede wszystkim ja myślę, że takim konkretem to jest to, że my wyborcy, niezależnie od tego, jaki będzie skutek tego w tej chwili trwającego protestu, 21 dzień ci ludzie tam są, wyobraźmy to sobie. To przechodzi w moje możliwości wyobrażenia, żeby z ciężko chorym człowiekiem u boku tyle dni tam wytrzymać na ludzkim widoku w takim stresie. Ale będą wybory, więc możemy egzekwować my zdrowi od kandydatów rozwiązania dla osób niepełnosprawnych. My musimy po prostu wszyscy zacząć puknąć się w głowę i zacząć ich zauważać. Po prostu zacząć ich zauważać, nawet na poziomie swojego sąsiedztwa, swoich najbliższych znajomych. To jest coś, co każdy z nas może zrobić, bo dopóki tego nie rozwiążemy, to my... Ja nie wiem, czy możemy być z czegokolwiek dumni tak naprawdę. Mi jest tak strasznie wstyd za Polskę w tej chwili, za nas wszystkich, za mnie samą też, bo też biorę za to odpowiedzialność. Dzisiaj rano wrzuciłaś na Facebooka informację o tym, że premier Beata Szydło latała rządową kasą. Tak, 77 razy. To też cię porusza? Bardzo mnie to porusza. A dlaczego? No, wydaje mi się, że z oczywistych powodów. To są pieniądze z podatków. To są nasze pieniądze, za które po prostu mamy do czynienia z nadużyciem pozycji. Z ogromnym nadużyciem pozycji, ale mamy w Polsce taki problem, że każda kolejna władza nadużywa swojej pozycji. To też jest jakaś taka rzecz, którą by było może warto przepracować i przeanalizować. Dlaczego z taką łatwością? Co jest grane, że z taką łatwością polscy politycy obsuwają się
w te nadużycia właśnie. No, jedno z takich wytłumaczeń, że ciągle nie dorobiliśmy się instytucji, które by bardzo precyzyjnie kontrolowały takie nadużycia, ale też jest spore przyzwolenie, bo my nie mamy jeszcze tych standardów demokratycznych, które by nam mówiły, publiczne pieniądze są święte i można je używać tylko w takim celu, do jakiego zostały, na jaki zostały przeznaczone. No są też tacy, którzy mówią, że w Polsce jest trudno się skompromitować, bo z jednej strony coś zrobisz, byle co, wszystko jedno właśnie, nie wiem, wygłosisz jakiekolwiek bzdurne zdanie bez znaczenia, to zostaniesz z jednej strony wyhejtowana po prostu na lewą stronę i zrobią z ciebie wroga publicznego numer jeden, ale tylko w sferze słów. Natomiast z drugiej strony grube historie przechodzą. Przechodzą i właściwie wszyscy się przyzwyczajają. Aha, okej, no tak, tak. 12 maja, czyli w najbliższą sobotę w Warszawie ma się odbyć duża demonstracja proeuropejska. Czy ty się na nią wybierasz? Tak. Jestem akurat w Polsce. Kiedy jestem w Polsce i kiedy nie pracuję, bo teraz kręcę też serię dokumentalną i ciągle mnie nie ma w Warszawie, ale kiedy tylko jestem, to melduję się na demonstracjach. Ja w ogóle bardzo lubię demonstrować, bo lubię... Tak, ja się wychowałam w dużym stopniu we Francji i Francuzi są mistrzami demonstracji. Moja wczesna młodość upłynęła na demonstracjach właśnie w obronie tak zwanych ludzi bez papierów, na demonstrowaniu przeciwko Frontowi Narodowemu, więc gdzieś ja wracam do moich takich klimatów młodości i też lubię to poczucie takiej wspólnoty po prostu, które wtedy jest. To jest fajne. Bardzo lubię demonstrować. Bardzo często demonstrujesz, a nawet przemawiasz na manifestacjach, które są przeznaczone, to nie jest dobre słowo, na manifestacjach w sprawie praw kobiet. Mhm. Dlaczego akurat wtedy tak czujesz, że powinnaś? Jestem czasami o to poproszona i to nie jest tak, że ja się jakoś specjalnie do tego wyrywam. To jest ogromny stres w ogóle, wyjść przed tak ogromną grupę osób i też nie uważam, żebym miała aż tak wielki, taką pozycję, no ale czasami jestem o to poproszona. Prawa kobiet są prawami człowieka. Ja jestem kobietą. Przez kilkanaście lat zajmowałam się prowadzeniem programu telewizyjnego, który opowiadał o problemach kobiet. Myślę, że dość dobrze je poznałam. Pracuję z kobietami i odczuwam potrzebę reprezentowania, prezentowania ich stanowiska i powalczenia o więcej równości w Polsce. O jakich problemach opowiadają ci kobiety, kiedy z nimi rozmawiasz? Czego im w dzisiejszej Polsce brakuje? Co im przeszkadza? Czego by chciały? Ja myślę, że taką podstawową rzeczą, z którą polskie kobiety mają ciągle kłopot, to jest poczucie własnej wartości i takie poczucie, że ja mogę, że ja nie muszę się cały czas pytać, czy mi wolno. Bardzo dużo jest w kobietach takiego zwątpienia i potrzeby obgadywania, przegadywania różnych rzeczy z innymi, zanim się podejmie decyzja. Prowadzę warsztaty podczas wyjazdów do Azji, które organizuję i tam jest takie ćwiczenie, robimy sobie takie ćwiczenie w ramach tych warsztatów, żeby przez jakiś czas mówić i jakby prezentować swoje racje w taki sposób, żeby nikt ci nie musiał doradzać. Po prostu... Ja tak zdecydowałam, ja chcę i obserwować, jakie uczucia ci będą towarzyszyć. I to jest coś takiego, że dziewczyny mówią, że się strasznie denerwują, bo w zasadzie naszym naturalnym stanem jest pytać o zdanie, szukać właśnie sojuszniczek, sojuszników, a brakuje nam czasami takiego chwila. Teraz mówię ja. I ja mówię, że będzie tak. Ta twoja książka, która ma tytuł Jesteś wędrówką, tylko pozornie jest o podróżowaniu. Ona jest tak naprawdę o tym, jak znaleźć w sobie siłę, jak znaleźć sobie umiejętność podejmowania decyzji, jak nauczyć się decydować o sobie i jak nauczyć się, że właściwie się jest wolnym. Kiedy ty stałaś, kiedy ty dorosłaś do tego, bo życie miałaś burzliwe, o czym bardzo chętnie zawsze opowiadałaś. Kiedy uznałaś, że jesteś wolna i możesz robić, co chcesz?
W ogóle tak nie uważam, że żebym mogła robić, co chcę. Bo myślę, że moja wolność jest jednak ograniczona wolnością i krzywdą ewentualną innych ludzi, więc muszę jednak szanować czyjeś granice. Natomiast dorosłam na pewno do takiego poczucia samostanowienia. Gdzieś po 40 zaczęłam czuć, że zaczynam być dorosła, pewnie późno, chociaż jak rozmawiam z kobietami, to nie jest taki rzadki przypadek, ale że jestem dorosła w takim sensie, że już rozumiem swoje własne motywacje, że nie muszę właśnie pytać o radę, tylko sama ze sobą mogę różne rzeczy przegadać i naprawdę polegać na swoim osądzie, że to jest takie fajne, że nawet jeśli podejmę decyzję, która poprowadzi mnie do jakiejś porażki czy do jakiejś ślepej uliczki, to ja biorę za to pełną odpowiedzialność, bo po prostu postanowiłam zaryzykować. Więc to jest takie, to przyszło z wiekiem, z pracą nad sobą. W dużym stopniu też przyniosło mi to podróżowanie właśnie, dlatego że podróż to jest taki stan poza strefą komfortu. I człowiek cały czas się ćwiczy w radzeniu sobie z trudnymi emocjami. Ja obiecałam naszym widzom, że powiem, jaką najważniejszą rzecz dostałaś od ojca, jaką najważniejszą radę. Pamiętasz, piszesz o niej w książce. Tak, to była, to chyba rzeczywiście była najważniejsza rada i ona brzmiała, nie bój się zawracać, nie bój się zawracać. W jakiej konkretnej sytuacji on ci to powiedział? On mi to powiedział w sytuacji, w której byliśmy w Zakopanem, w kościelisku dokładnie, w naszym domu i ja byłam na drugiej swojej emigracji we Francji i czułam, że już nie chcę tam być, że jakby dojechałam do punktu, gdzie dalej już nie chcę po prostu kontynuować. Rozwalał się mój związek, byłam potwornie zażenowana sama sobą i nieszczęśliwa, że jak to, miało być tak pięknie, te tory miały być takie proste i ten pociąg miał jechać, nie wiadomo dokładnie dokąd miałby dojechać, ale tak sobie to człowiek wyobraża, że już pójdzie gładko, a tu prawda, ja jadę tym pociągiem i nie idzie gładko. Ja wtedy mieszkałam w wybitnie luksusowym, pięknym domu pod Paryżem, w super luksusowej otoczeniu. Miałam fantastyczną pracę we francuskim radiu. Miałam u boku mężczyznę, który miał wysoką pozycję w swoim fachu. I to co ci tam nie odpowiadało? Czego no chciałaś? Wszystko mi nie odpowiadało, bo ja czułam, że to w ogóle nie jest moje życie, że mnie tam w tym dobrobycie, w tym wszystkim czeka jakaś taka potworna, nudna już tylko starość. A miałam 32 lata. Że nic mnie tam nie spotka w tym dobrobycie, bo mi się musi trochę pod tyłkiem palić, żebym działała. Tak mam. Może to jest polskie, nie wiem. W każdym razie byłam potwornie tam nieszczęśliwa i chodziłam taka zamęczona, udręczona po domu w kościelisku, w takim białym szlafroku, pamiętam, z gilem do pasa i pomału pakowałam walizkę, żeby wrócić do tego Paryża. I ojciec tak jakoś przysiadł przy mnie i mówi, słuchaj, ale ty musisz chyba wrócić stamtąd. Nie bój się zawracać. Można zawracać. I on mi dał legitymację. Ja tak... Naprawdę? Można zawracać? No można zawracać. I wiele razy wracałam potem do tej rady i zawracałam. Bo dopóki żyjemy, dopóki życie się toczy, nawet jeśli podejmiemy jakąś decyzję, która jest zła, albo po prostu traci na aktualności, no ja uważam, że tata miał rację. Można zawracać. Czasem trudno jest się przyznać do błędu. Takie zawrócenie to jest przyznanie. Oczywiście, to o tak, to chodzi. Myliłem się, popełniłem błąd, zrobiłem źle. No to jest, wiesz, po prostu nasze ego, tak? Po prostu nie chce się przyznać i nie chce przeżyć tej chwili, tego zawstydzenia, tak? Przed innymi. Czego jeszcze nauczył cię tata? Ojej, no tata mnie chyba... Im więcej nabieram dystansu do mojej relacji z tatą, bo go już nie ma i patrzę na to wszystko troszkę inaczej, myślę, że tata mnie nauczył bardzo wielu rzeczy. I kurczę, to jest w ogóle takie pytanie szerokie. Dał ci najważniejszą radę. A czego cię tak nauczył jako człowieka? Czego? No tata uczciwy był bardzo. Bardzo był uczciwy i u nas jest coś takiego, że jakby pewne rzeczy nie przejdą, tak? Takiego kręgosłupa, uczciwości też w stosunku do samej siebie. O, wiem, co mogę powiedzieć, czego mnie tata nauczył. Że tak naprawdę wartościowe, niezależnie od tego, co się robi, jest tylko to, co robimy z pozycji ryzyka. Jeżeli kłaniam się prezesowi Kaczyńskiemu,
Bardzo serdecznie dziękuję. Była ze mną dzisiaj Paulina Młynarska. Premiera jej książki właśnie dzisiaj. Gorąco polecam, bo to jest książka naprawdę nie tylko o podróżowaniu, ale przede wszystkim o życiu. Polecam też najnowszy numer Newsweeka, już w kioskach, w sprzedaży. Bardzo, bardzo ciekawy, jak zwykle. Do zobaczenia za tydzień. Wszystkie odcinki programu na VOD.pl. Thank you.